Cześć, z tej strony Łukasz Skałba z Komórkomanii. Mimo młodego wieku byłem już na wielu premierach różnych smartfonów, ale pierwszy raz jestem na premierze telefonu, klasycznego telefonu. Nokia 3310 zadebiutowała po raz pierwszy 17 lat temu, ale kilka miesięcy temu w Barcelonie została zaprezentowana jej odświeżona, a właściwie to zupełnie nowa wersja. Wiemy już o tym telefonie praktycznie wszystko, no bo już nie ma żadnych tajemnic, chociaż jest jedna. Dostępność w Polsce i jej cena na naszym rynku. Ale jesteśmy przed salonem Play, gdzie odbyła się właśnie polska premiera, no i zaraz te wszystkie szczegóły Wam podam. Zapraszam na relację. Impreza zaczęła się oczywiście od części oficjalnej. Było trochę marketingowego bełkotu, mnóstwo danych, które znaliśmy już wcześniej oraz informacje o dostępności. Nowa Nokia 3310 będzie dostępna w wolnej sprzedaży już od najbliższego poniedziałku. Jeśli chodzi natomiast o dostępność u operatorów, to tutaj użytkownicy nie będą mieli zbyt dużego wyboru. Urządzenie do końca czerwca będzie dostępne wyłącznie w ofercie Play. Ceny? Symboliczna złotówka, również w przypadku tańszych abonamentów. Najbardziej ciekawi Was chyba jednak cena na wolnym rynku. O dziwo, nie była ona podana oficjalnie. Dopiero w kuluarach udało mi się dowiedzieć, że prawdopodobnie będzie to 319 zł. Wait, what? Tak, niestety dobrze słyszeliście. 319 zł. Początkowo plotki mówiły o znacznie niższej kwocie, no ale cóż. Przejdźmy jednak do samego urządzenia. Ma ono mały kolorowy ekranik, który nie imponuje ani jakością, ani rozdzielczością, ale w zupełności wystarczy do zadań, do których został stworzony. Układ przycisków i kształt telefonu jest bardzo zbliżony do oryginału sprzed 17 lat. Interesuje Was jednak pewnie jakość jego wykonania. Oryginalna Nokia słynęła bowiem z bardzo dużej wytrzymałości. Do dzisiaj w internecie krążą memy mówiące o jej niezniszczalności. Czy nowy telefon również taki jest? Nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale po kilku minutach obcowania z urządzeniem mogę stwierdzić, że jego jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Obudowa nie ma co prawda metalowej ramy, ale zastosowany poliwęglan jest odpowiednio wytrzymały, a przy tym znacznie lżejszy. Nic nie trzeszczy, a poszczególne elementy są bardzo sztywno spasowane. Telefon jest bardzo mały i idealnie wyprofilowany. Dzięki temu leży on w dłoni naprawdę świetnie. Poza tym nowa Nokia 3310 działa na klasycznym oprogramowaniu, obecnym również w innych featurefonach tej marki. Mamy więc gwarancję prostego i intuicyjnego interfejsu. Nie zabrakło również legendarnego Snake'a i oryginalnych dzwonków Nokii. HMD Global wraz z siecią Play zorganizowali nawet turniej w Snake'a z atrakcyjnymi nagrodami. Wracając jednak do samego telefonu. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Cena jednak nieco odstrasza. Czy Was też zastanawia, czym właściwie wyróżnia się ten telefon spośród innych featurefonów dostępnych na rynku? Właśnie to pytanie zadałem przedstawicielowi HMD Global, Robertowi Siewierskiemu. W naszej ofercie na dzień dzisiejszy na rynku polskim jest 5 innych featurefonów. Począwszy od Nokii 105, skończywszy na Nokii 230. A ten jest inny, bo ten nawiązuje do największego hitu Nokii. Czyli chcecie jechać tylko na sentymencie, bo na to wygląda. Jakbyśmy chcieli jechać tylko na sentymencie, to byśmy nie wprowadzali smartfonu. A smartfony wprowadzimy za chwilę. Ten telefon pokazujemy oddzielnie od smartfonów, żeby nie zamydlić komunikacji. To jest oddzielna półka produktów. No okej, pokazujecie też smartfony, ale tym jednym modelem chcecie jednak na tym sentymencie pociągnąć. Tak. Okay. Myślę, że to nie jest nic złego. Okej, wszystko jasne. Nowa Nokia 3310 wyróżnia się tym, że jest Nokią 3310. Ale czy to uzasadnia tak wysoką cenę? Tego również próbowałem się dowiedzieć. Posłuchajcie. Inne featurefony w Waszej ofercie, powiedzmy, że te z wyższej półki w tej kategorii produktowej, oferują to samo w dużo, dużo niższej cenie. Czyli ten napiwek, jakby ta wyższa cena, ten dodatek cenowy, to jest tylko i wyłącznie dopłata za to hipsterstwo. Nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób. Bardzo ładnie to ująłeś. Czy to jest dopłata za hipsterstwo? Trochę nie, bo wiele nas kosztowało, żeby zaprojektować ten telefon w taki, a nie inny sposób. To jest z jednej strony powrót do poprzedniego modelu, tak, 3310, a z drugiej strony wywalenie na wierzch wszystkiego, co tam ten telefon niósł. Zaokrąglony w uśmiech ekran na dole, tak? Ułożenie klawiszy w taki, a nie inny sposób, żeby z jednej strony przypominało, czyli mamy ten sentyment, a z drugiej strony było świeże, nowe i pasujące do dzisiejszych czasów. No i co, czujecie się przekonani? Ja szczerze mówiąc nie do końca.
Pełny wywiad z Robertem opublikuję na łamach Komórkomanii już wkrótce, a tymczasem pora na podsumowanie. Jak już wspomniałem, jest to bardzo fajny i porządnie wykonany telefon, ale głównie rozpatrywałbym go w kategorii takiego fajnego, hipsterskiego gadżetu, no ale niestety zdecydowanie za drogiego gadżetu, bo cena 320 zł jest moim zdaniem trochę nieadekwatna, ale miło ze strony Nokia, właściwie to H&D Global, że rozdawali sample dziennikarzom. I tym miłym akcentem zakończymy tą relację. Do zobaczenia.